Witam wszystkich, z tej strony Zen, a to jest Murdered, Sole Suspect. Tak, tutaj jest zejście na piętro z powrotem. A my jesteśmy tu na drugim piętrze, jest ostatnia książka w tym miejscu dokładnie. O! Tu, nie zauważyłem tego wcześniej, więc zbieram to. Teraz mam ukończoną Z prochu powstałeś, ostatnią opowieść o duchach. I odtwórzmy, zobaczmy co tu jest. Most exciting place for a couple of rambunctious 13-year-olds. And playing with my friends after school usually required a healthy dose of imagination to spice up the underwhelmingly bleak landscape. Wzywali duchy? To us, Salem's history was just a bunch of creepy stories and tourist attractions. Witches didn't exist. We all knew that. That's why Robbie Barnes was the laughingstock of the entire school. He actually believed that they were real. Looking back, I wish I hadn't teased him so much. Maybe then he'd still be alive. Oh, oui? I forget which one of my friends actually came up with a plan to prank Robbie, but it didn't take him long to get us all on board. My job was to find an example of an old spell. I mean, it took me all of 15 minutes. Oh. The library had practically every book ever written on the subject. The next step involved the Judgment House. It sat up on the hill, abandoned. Everyone said it was haunted. What made it even creepier were the rumors that Judge Hawthorne burned the remains of accused witches in the house's various fireplaces. Oh, Boże. That's where Robbie comes in. We dared him to sneak into the Judgment House in the middle of the night and collect a handful of ashes from each of the fireplaces. Then he'd have to light some candles, sprinkle the ashes, and read the spell. We told him that if done correctly, the spell would supposedly blow out all the candles. If he agreed to do all this and the candles so much as flickered, we would promise to stop making fun of him. Okay. We could see that he was scared, but to his credit, he agreed to go through with it. What we didn't tell him was that we had set up a hidden camera to catch all the hilarity on tape. The next day, Robbie didn't come into school. We assumed he had chickened out and was too embarrassed to face the music. Then I heard that Robbie went missing. I felt the chill run down my spine as I retrieved the tape from our hidden camera. Okay. I pressed play and fast forward until I saw Robbie. He was doing just as we instructed him to. But then, a shadowy figure crossed in front of the camera. Robbie turned in horror just as the camera cut to static. When the image finally returned, Robbie was gone. And the only sign that anything had happened at all was the now smoldering fireplace over in the corner. No, niestety biedny Robbie. Nie mamy dwóch tablic pamiątkowych. Kurczę, nie mamy dwóch przemyśleń Julii i dwóch informacji o zabójcy. Szkoda, biedny Robbie. Dobra, musimy z powrotem przyjść. Gdzie my byliśmy? Ty? Tędy. Okej, okay. I to był skrót do przejścia, więc możemy tędy. Walić tutaj, gdzieś tutaj był skrót. Pójść z powrotem na zewnątrz. Nie. Tu? Nie. Tu? Tu! Dokładnie, jest wyjście. Także możemy wrócić do miasteczka. Musimy szybko zaginać do muzeum. Joey jest w niebezpieczeństwie i jestem dosyć pewien, że to Rex został opętany wtedy przez Abigail, żeby zabijać czarownicę. Bo Abigail tak bardzo nienawidzi czarownic z nieznanego powodu miłości. Zobaczymy. Okej. Okay. No i licy będą demony, że właściwie ten? Teraz jak tak patrzę? Chyba nie. Na razie nie dostałem żadnego achievementa, a w każdym razie nie zwróciłem uwagi, żebym dostał achievementa za zabijanie demonów, więc może nie ma takiego. No i nie sprawdzałem, więc... Mogło mi się... Story Salem, idziemy. Czas rozwikłać tą zagadkę. Może będę walczył z Abigail, żeby opętać Roya. Rexa, czy jak on tam ma? Rexa, okej. Okay. Dlaczego pomyślałem Roya?
Może pomoże mi matka Joy. Pierwszy raz bym ją zauważył. No one deserves to be murdered. And when the psycho trying to kill someone pretends there's some grand justice behind it, that just makes it all the more twisted. I są zniszczone. Niedobrze. To będą demony, demonęły. Więcej tych trudnych rzeczy. Okej, okay, uratuj Joy. Jak ja mam ją uratować? Ale jeżeli Abigail, to może mogę walczyć z ziomem, jeżeli ta. Jeżeli to Abigail. Rex. Joy! Ronan, help! Not another step. No, not you, Rex. This has nothing to do with her, Abigail. Oh, but it does. For 300 years, we have executed the witches who corrupt our fair city. Down there. Let's go. Those who try to mask their demonic contract and leverage powers they should never possess. Just like you have. Don't you dare compare me to her! Easy, easy. Put your hands up! Help! Don't do anything stupid. Hands up! Stop what you're doing. Hands up! Do it now! Oh! A. Okej. Okay. Ja muszę go opętać, myślę. Ona tworzy demony? This was you. Once you're getting closer to the truth. Ronan, do something! Ja myślę, że ja mogę spróbować opętać Rexa. Mam nadzieję, że to nie jest ograniczony czas. Płyń. Co może powstrzymać Abigail? Wiesz o Joy? Potworny krzyk. Potworny krzyk! O, jest wkurzona. Ona spróbuje opętać ją, żeby sama tam. Spróbuję tak. O nie, nie. Nie, nie udało mi się. O. Okej. Okay. Co ja mogę zrobić? O nie, ja wiem co ja mogę zrobić. Pomińmy to. Wiem co mogę zrobić. Mogę zrobić potworny krzyk, a potem mogę wyegzorcyzmować Abigail, myślę. Pomińmy to. Złapać za ramię. A, bo jak ja widzę, co się stanie, to ten. To mogę zobaczyć, co. Okay. Ja patrzę za ducha, okej. No. You scourge of Salem. It is time to pay for your sins. This can't be happening. You want to use memories against me? Two can play at that game. No i co? On mnie zabił i co z tego? I know the truth about your death, but I still don't know the truth about mine. Posłużyłaś się Rexem, żeby mnie zabić? Did you use Rex to kill me? Rex was my most influential. The most respected, the most feared official in town.
course I did. Okej, okay. Tak myślałem, że to Rex. Jak Rex mógłby być mordercą? How could Rex have done it? Rose's killer had blue eyes. I didn't use the same killer for every murder. Ah, okay. Baxter. Czyli jeden i drugi. Okay. Why did you kill Baxter? I eventually kill all the killers I use. Especially the ones who get close to the truth. Okej. Okay. Dlaczego mnie zabiłaś? Bo byłem świadkiem, no ale... I wasn't close to the truth in the apartment. I wasn't one of your killers. Why did I have to die? O nie! To ja byłem. O nie. How could I? Hmm. Dlaczego? Dlatego ona się mnie bała, tamta. You made me kill her. O! Teraz ona mnie wkurzyła, zaraz ją wyegzorcyzmuję. Hehe. Ona nie ma siły się wydostać. Hehe. Dobrze jej tak. Ja myślałem, że mogę ją wyegzorcyzmować od razu, ale dobrze, to ma więcej sensu. Nie mam nóg. I kawałków rąk. Kawałka ręki nie ma. Okej, chyba nogi mi wracają. O nie. A, okej. Przypałem, że tam. We all got a dark side. Sometimes obvious. Sometimes not. Okay. If we're lucky, we keep our dark side hidden. By law, Rex was a killer. But the law doesn't always see the truth. Fortunately, Joy did. And she would never press charges. She might even help Rex cover his tracks. One thing's for certain. She's a better person than I was at that age. A kid who deserves forgiveness. She's paid her dues. And committing a few small crimes searching for your mom, well, even the coldest cops would forgive those. Mom! Hasn't been a Bell Killer murder since the night Abigail met her final end. But the case never officially closed. But memories fade, time heals. With luck, Salem will move on and find peace. Death repays debts, my father always said. Forever I believe that. But truth be told, this life ain't over until you're honest about what you owe. Set everything right. Settle your debts. Only then can you move on. Ronin? O! Mogę odejść? Czy dlatego, że nie mam wszystkich twoich wspomnień, zostawisz mnie tutaj, żono? Pętla się zaciska. Okej.
Mi się podobało. Bardzo mi się podobała ta gra. Dlatego też, że dawno w nią nie grałem. Spodziewałem się innego nieco zakończenia. Nie spodziewałem się, że to Abigail tam zabija różnymi ludźmi. Myślałem, że to tylko Rex, a to i Baxter, i Rex, i ja. Ciekawe. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie byliśmy opętani, dlatego taka silna ta osoba była. Ten, kto zabija. Dobrze, w takim razie to by byłoby na tyle ode mnie. I jeżeli chodzi o robienie na 100%, być może będę to robił, być może nie. Zobaczymy. Zobaczymy po napisach, sobie zobaczę, czy da mi zbierać rzeczy. I to. Do zobaczenia w następnym odcinku, w następnej serii, pierwszym odcinku. Zobaczymy, co będę grał. Także ode mnie to tyle. Na razie.